Dziś również nawiążę do problemu niewierzących ludzi w kościołach. Ludzi, którzy są nawet członkami kościołów, uczestniczą w nabożeństwach, spotkaniach, różnych innych formach życia kościołów, ale duchowo do nich nie należą, ponieważ nie narodzili się na nowo. Kościół stał się dla nich w jakiś sposób tylko atrakcyjny ze względów społecznych, materialnych, towarzyskich, jeszcze jakichś innych, ale nie stał się dla nich atrakcyjny z tego najważniejszego powodu. Miłości do Jezusa. Miłości, która rozpoczęła się w ukorzeniu się przed Nim i poproszeniu Go o przebaczenie swoich grzechów. Takich ludzi niestety mamy dzisiaj w kościołach chrześcijańskich dość spory procent. Kiedy sięgniemy do Dziejów Apostolskich, to jest rozdział 5, mamy tam w 13 wersecie taki opis kościoła. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć. Coś było takiego w kościele, co powodowało, że ludzie, którzy nie doświadczyli duchowego narodzenia na nowo, nie przyłączali się do kościoła. Tutaj dalsze rozwinięcie tej myśli jest takie, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Czyli chrześcijanie cieszyli się uznaniem wśród tych Żydów, bo to jest opis tego pierwszego kościoła w Jerozolimie, uznaniem, poważaniem, jakąś estymą. Ludzie wiedzieli, że coś tam dobrego się dzieje, że ma to jakiś związek z Bogiem. Nie byli jeszcze do końca przekonani, żeby samemu uwierzyć w Jezusa, ale widać, że uznawali jakiś element nadprzyrodzoności w kościele, że nie jest to tylko towarzyska grupa, która się spotyka, razem śpiewa, modli czy robi jakieś inne ciekawe rzeczy, ale że tam działa sam Bóg. Zaraz następny werset mówi: przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Czyli mamy sytuację, że z postronnych, czyli tych, którzy nie przyszli jeszcze do Jezusa, nikt nie miał śmiałości przyłączyć się do kościoła, ale przyłączało się całe mnóstwo mężczyzn i kobiet, którzy w Jezusa uwierzyli. A pozostali, społeczeństwo, można tak powiedzieć dzisiejszym językiem, miało kościół w wielkim poważaniu, darzyło go szacunkiem. Dzisiaj mamy sytuację przeciwną. Kościoły rzadko kiedy cieszą się szacunkiem, a na pewno nie jakimś wielkim. Mówię, wymieszało się tam ludzie wierzący z niewierzącymi, także stwarza to przeróżne problemy. Jest jakieś takie odwrócenie tego opisu, który mamy z tego pierwszego kościoła z Dziejów Apostolskich w Jerozolimie. Ciekawe jest zwrócenie uwagi, co poprzedza ten opis kościoła. Przypomnę jeszcze raz ten opis. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Jakie wydarzenie, jaki opis poprzedza tę diagnozę, tę ocenę kościoła? A więc wróćmy do początku 5 rozdziału. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha.
A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. No i teraz mamy właśnie to podsumowanie, od którego zacząłem. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Cóż to się stało? Ano, miała tu miejsce sytuacja dyscypliny w kościele. Dyscyplina to jest ujawnianie grzechu i rozliczanie człowieka z niego. Tutaj ta dyscyplina odbywa się jeszcze w sposób nadprzyrodzony. Tutaj apostoł Piotr prawdopodobnie w sposób nadprzyrodzony dowiedział się, czy rozpoznał to, że Ananiasz kłamie, że udaje, że całą tą sumę ze sprzedaży ziemi przekazał na rzecz Kościoła, a w rzeczywistości przekazał tylko część. Oczywiście, gdyby powiedział, że przekazuje tylko część, a nie przechwalał się, że naśladując innych, którzy właśnie całe mienie swoje, całe te pola sprzedawali i dawali na potrzeby Kościoła, jeśli nie oszukiwałby, tylko powiedział, no sprzedałem za tyle, tyle i powiedzmy połowę, jedną trzecią, jedną dziesiątą, jakąś tam część daję na Kościół, apostoł Piotr nie miałby do niego żadnych pretensji. Mówi, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli, kiedy została sprzedana ta ziemia? Tu jednak nie brak ofiarności został skarcony, tylko obłuda, że on dawał część pieniędzy, a udawał, że daje wszystkie. No ale wróćmy do głównego tematu. Dyscyplina w kościele polega na ujawnianiu grzechu i rozliczaniu grzeszników. Rozliczaniu w tym celu, aby się nawrócili, porzucili grzech, naprawili go i znowu odzyskali wspólnotę zarówno z braćmi, jak i z Bogiem. Także tu, w tym przeczytanym przed chwilą fragmencie, widać, że jeszcze następuje element nadprzyrodzony, czyli to Piotr ma jakieś szczególne wejrzenie w duszę tych ludzi, ale kiedy czytamy inne fragmenty Biblii, na przykład w Ewangelii Mateusza, jest opis, jak Kościół ma radzić sobie z grzechem. Jest tam mowa o całkiem, można powiedzieć, takim naturalnym procesie. Jeśli widzisz, że brat twój grzeszy, idź, napomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata swego. Jeśli cię nie usłucha, weź dwóch lub trzech świadków, niech na zeznaniu dwóch lub trzech tych osób opiera się cała sprawa. Jeśli świadków nie usłucha, powiadom Kościół i niech Kościół go ostatecznie napomnie, dając mu jak gdyby ostatnią szansę na wrócenie. Jeśli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla was jak poganin i celnik. Wykluczcie takiego spośród siebie. Tak żył pierwszy Kościół. Bardzo poważnie traktował problem świętości i grzechu swoich członków. Wzbudzało to zarówno szacunek wśród osób postronnych, jak też i strach, obawę i świadomość, że obcujemy z samym Bogiem, a Kościół to nie zabawa u tych, którzy już w kościele byli. Niestety dzisiaj zatraciliśmy to.